Witaj, z tej strony Pierczykowski. Chciałem Ci pokazać przepiękne widoki na wyspie Teneryfa. Oczywiście oprócz pięknych, wspaniałych plaż, z których zresztą dajemy dużo zdjęć u mnie na profilu, wybieramy się też na różnego rodzaju podróże, żeby zwiedzić dokładnie wyspę. I teraz chciałem Ci pokazać jedną z piękniejszych miejsc, tak zwaną miejscowość Maska, którą widać tam na dole. Nie wiem, czy będzie to widać. Tam za mną na dole jest ta miejscowość. Ale tu zatrzymałem się na chwilę, ponieważ są przepiękne widoki. Nie wiem, czy będziesz to widział, ponieważ słońce bardzo mocno świeci, ale to są wysokie góry. Tam za nimi jest w pejzażu ocean. Dokładnie jak w Szwajcarii. Czuję się jak w Szwajcarii, o tyle, że piękny ocean z tyłu. A z drugiej strony, tam za mną, właśnie dokładnie tam za mną jest wulkan. Tak, wulkan. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie na niego się dostaniemy. Powiem Ci szczerze, że dojechać tutaj było szalenie ciężko, dlatego że są takie bardzo wąskie, wąziutkie uliczki, na którym mieści się w zasadzie jeden samochód i ich jest tam bardzo dużo, bardzo kręte to wszystko jest. I w niektórych momentach człowiek zastanawia się, czy warto dalej jechać, czy warto jechać, żeby zobaczyć kilka fajnych widoków, a naprawdę jest ciężko. I takich wymogów czasami w życiu człowiek ma bardzo dużo, i to na różnych poziomach, w różnych sytuacjach. Dlatego też chciałem Ci dać taką jedną technikę od razu. Przy okazji technikę, która pozwala wyjąć z głowy niektóre wymówki i wznowić siłę do działania. Widzisz, nasz umysł nie zna, nie potrafi zostawić otwartej pętli. Pętlę myślową w głowie musi zamknąć. Czyli jak słyszysz czasami różnego rodzaju powiedzonka typu pierwszy milion trzeba i ktoś dopowiada ukraść lub na przykład, wiem, nieszczęścia chodzą parami. To są takie slogany słowne, które muszą być zamknięte, dlatego że nasz umysł nie zostawia otwartej pętli. Nasze myśli są obrazami. I w momencie, kiedy przychodzi coś w głowie, jakaś wymówka, coś, jakaś trudność, coś, że się nie da, wystarczy, że powiesz sobie w głowie, zadasz sobie pytanie, a jaka będzie następna myśl? Jaka będzie następna myśl? I wtedy umysł musi domknąć pętlę. On musi Ci ją pokazać. Nie zostawi tego bez wskazania, więc musi zabrać myśl, którą masz w tej chwili, czyli Twoją wymówkę, i dać następną myśl. Jakakolwiek inna następna myśl będzie, on Ci musi ją pokazać. Więc wypróbuj sobie to. Wystarczy, że powiesz, jaka będzie następna myśl. I zwróć uwagę, jak wszystko znika i pojawia się zupełnie coś innego. Zawsze szansa, że pojawi się myśl, która jest bardziej pozytywna, bardziej motywująca. Więc pamiętaj, jaka jest następna myśl i działaj. Zwiedzaj różne miejsca i rozwijaj się. Rób wszystko, co kochasz. Bo warto. Na razie, cześć, do usłyszenia, do zobaczenia.